Co w programie rozpoczynających się jutro obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych? Zielone czeki do rozdania, czyli kolejna edycja konkursu przed nami. I porządek obrad 15. sesji Rady Miasta. Zuzanna Schroeder, dobry wieczór, witam serdecznie w środę 26 lutego i zapraszam na wiadomości. W trwającym już tygodniu jedna z lekcji historii w każdym z oddziałów raciborskich szkół podstawowych poświęcona będzie popularyzacji wiedzy historycznej na ich temat. Mało tego, o żołnierzach wyklętych będzie uczniom mówił także prezydent Dariusz Polowy. A wszystko to za sprawą przypadającego na 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zobaczmy, jak poza wywieszaniem biało-czerwonej flagi to święto będzie obchodził Racibórz. Oto fragmenty inscenizacji z 2015 roku na Placu Długosza, kiedy to Marian Wąs, Polak na usługach Sowietów, prześladuje działaczy podziemia niepodległościowego, a ci zostają odbici w brawurowej akcji przez polską partyzantkę. Tym razem czeka nas podobne historyczne widowisko, ale zacznijmy od początku, bo raciborski program obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczyna się już jutro, a będą to filmowe seanse w Domu Kultury Strzecha. Od godziny 18 będziemy mogli zobaczyć tu dzieła Henryka Jureckiego z Wrocławia, który osobiście opowie o nich przed projekcją. W sobotę natomiast wspomniane już teatralne przedstawienie w plenerze, a będzie to inscenizacja militarna odbicia polskich więźniów z rąk Urzędu Bezpieczeństwa z udziałem grup rekonstrukcyjnych i sprzętu z epoki, która planowana jest na godzinę 12 na rynku, a dodatkowymi atrakcjami dla widzów będą wystawa militariów, ognisko i gorąca grochówka. Dzień później, w niedzielę, tradycyjnie wystartuje też największy bieg pamięci w Polsce pod nazwą Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy w Lesie Obora do pokonania będą mieli 1963 metry, bo właśnie w 1963 roku zginął Józef Franczak, ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego. Obchody w tym roku zakończą się z kolei w bibliotece przy ulicy Kasprowicza, która w poniedziałek o 18 zaprasza na spotkanie z reporterem specjalizującym się w historii polskiego komunizmu Piotrem Lipińskim. Świętujcie z nami i do zobaczenia na obchodach. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Zielone Czeki. To nagrody przyznawane corocznie z okazji Dnia Ziemi za działalność na rzecz ochrony środowiska. W tym roku poza nowym logotypem Zielone Czeki doczekały się jednak również sporych zmian organizacyjnych i o nich w materiale. Przypomnijmy, że pierwsze zielone czeki z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 miliona złotych. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska, naukowcy, nauczyciele, dziennikarze oraz przedsiębiorcy. I już wkrótce to zacne grono się powiększy, nawet bardziej niż kiedykolwiek, a to za sprawą dodatkowych kategorii, a łącznie będzie ich 5. Ekologiczna osobowość roku, ekogmina roku, najaktywniejsza gmina roku walcząca ze smogiem, niską emisją, inwestycja proekologiczna oraz programy i akcje na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Co ważne, w konkursie mogą teraz wziąć udział już nie tylko osoby fizyczne, ale również gminy, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Dlaczego warto zgłosić kandydaturę? Otóż poza statuetką, honorowym dyplomem i prestiżem, jaki daje tytuł laureata, zielone czeki przekładają się oczywiście także na środki finansowe, a w zależności od kategorii mają one wartość od 10 do 25 tysięcy złotych. Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby funduszu w Katowicach. Termin upływa 31 marca o godzinie 15:30, a uroczysta gala z ogłoszeniem zwycięzców odbędzie się 22 kwietnia. Zachęcamy do udziału i niech wygrają najlepsi. A na koniec przyglądamy się obradom radnych, którzy tradycyjnie pod koniec miesiąca zebrali się w sali kolumnowej Urzędu Miasta, by zdecydować o ważnych dla miasta sprawach. Zobaczmy, jakie dziś podejmowali decyzje. Zbiornik Racibórz Dolny to po standardowym rozpoczęciu sesji pierwszy z tematów, jakim zajęli się dziś radni, a konkretnie na podstawie informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach poznali oni aktualny stan zaawansowania prac i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W dalszej części głosowano m.in. nad uchwałami w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok i udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu na projekt budowy regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna, a chodziło tu o dotację celową w wysokości 1 070 000 zł
na odcinek w gminie Rudnik. Radni głosowali także nad finansowym wsparciem dla powiatu raciborskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jagieły w Raciborzu, a także nad sprzedażą prawa własności nieruchomości położonych przy ulicach Pogrzebiańskiej i Kazimierza Wielkiego. Na sesji ustosunkowano się także do pisma prokuratury rejonowej w Raciborzu, która zwróciła się do przewodniczącego Rady o dokonanie zmian w uchwale dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Na obradach decydowano także o zmianie nazwy z Plac Zakopiański na Plac Księdza Franciszka Melzera oraz sprawie nadania skwerowi położonemu u zbiegu ulic Gimnazjalnej i Długiej nazwy Skwer Prac Strzeleckich. 15. sesję Rady Miasta zakończyła natomiast uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dziękuję za uwagę i czekam na Państwa jutro. A już teraz nasz cykliczny program Działaj Ekologicznie i Żyj Zdrowo. Do zobaczenia.